Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w nowym filmie z serii Mierzymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was film z mierzeniem sukienek ze sklepu Mohito. Ja zamówiłam 7 sukienek. Starałam się wybierać sukienki z naturalnym składem. Część z nich udało mi się upolować w niższej cenie niż początkowa, więc bardzo się z tego cieszę. Zobaczymy, jak one się prezentują. W odbiciu lustra widzicie, jakie sukienki właśnie przygotowałam. Są 3 w dosyć mocnych kolorach i reszta już takich bardziej stonowanych, 2 czarne, 2 zielone. Będą to sukienki zarówno mini, jak i o długości midi. Większość z nich, poza tą pierwszą, którą będę omawiać, jest dosyć podobna do siebie, bo są to takie, można powiedzieć, szmizjerki, takie koszulowe, troszeczkę sukienki zapinane na guziki na środku. Więc jeśli chcecie zobaczyć, jak te sukienki wyglądają na mnie, to zapraszam do oglądania. Mój rozmiar w sklepie Mohito to jest 36 albo SK. Tam rozmiarówka zaczyna się zazwyczaj już od numeru 32, więc mamy jeszcze mniejsze rozmiary. Mam 32, 34 i dopiero ja mam 36, czyli pewnie w innych sieciówkach mogłaby być to taka już M-ka. Jedną tylko sukienkę, którą Wam dzisiaj pokażę, będę miała w rozmiarze 34, bo była ona z wyprzedaży i niestety już 36 nie było dostępnej, więc no, byłam bardzo jej ciekawa, ona jest też z dobrym składem, więc ją sobie zamówiłam, ale zobaczycie w dalszej części filmu. I zaczniemy sobie od tej sukienki, którą mam na sobie. Jest ona innego kroju niż te pozostałe, jest taka bardziej wyjściowa. Jest zwiewna, bardzo dziewczęca, niestety cała jest zrobiona z poliestru, ze sztucznego materiału. Jest tak dość uszyta troszeczkę w koło, można powiedzieć, bo bardzo, jak widzicie, tutaj jest szeroka. Pewnie przy obrocie, w jakimś tańcu by ona fajnie się układała, przez to, że się właśnie tak rozkloszowuje mocno. Jest odcięta w talii, czyli tutaj właśnie ma już jest dopasowana, ma przeszycie. I dekolt ma taki tutaj bardzo ciekawy z rozcięciem, literkę V. I z tego rozcięcia biegną jeszcze 2 paski na szyję, które zawiązujemy sobie na karku. Tutaj rękawki ma takie na gumce z takim ściągaczem. Są to rozszerzane rękawki z takiego właśnie szyfonu, tak jak ta wierzchnia część sukienki. Taka po prostu siateczkowa, prześwitująca. A pod spodem tutaj oczywiście na dole mamy podszewkę. Na rękawach tej podszewki nie mamy. Rękawy zwężają nam się tutaj na nadgarstku. Długość jest jak najbardziej ok dla mnie. I na końcu mają tutaj taki guziczek powleczony jeszcze tym materiałem, więc on nie rzuca się w oczy. No ale tutaj jest jeszcze to zapięcie na rękawie. Pokażę Wam jeszcze tył tej sukienki. Z tyłu ma właśnie kwadratowy taki dekolt, bardzo ładny. Jest jeszcze taka gumka z tyłu, więc tutaj się bardzo dobrze wszystko dopasowuje. Nic nam z tyłu nie odstaje. Bardzo ładnie ta sukienka leży. Tak jak mówiłam, jest właśnie taka dziewczęca, zwiewna. Szkoda, że nie występuje w innych kolorach, bo mogłaby być też ciekawa jeszcze w innych kolorach. Ten sznureczek, który zawiązuje się na szyi, można go też zawiązać w inny sposób. Krzyżować te sznureczki z przodu i zawiązać je z tyłu, więc zaraz Wam pokażę, jak to może wyglądać. I właśnie tak wygląda sukienka tutaj związana troszeczkę w inny sposób i chyba tak właśnie miała modelka na stronie związane. Oczywiście zrzuty ekranu tutaj widzicie też na ekranie. Widzicie tam też cenę tych sukienek, za jaką ja je kupiłam. Ta mi się wydaje, że była niestety najdroższa, ale jest dosyć wyjątkowa, taka oryginalna, bardzo mi się podoba. No i zastanawiam się, czy ją sobie zostawić. Kolejna sukienka to już jest taka szmizjerka mini w dość mocnym zielonym kolorze. Dodatkowo rzucają się w oczy tutaj te paski, które ma na rękawach. Ma tutaj napis, co tu jest napisane? Keep going your mood. Ten napis jest w takim samym kolorze jak sukienka, ale on jest zrobiony z takiej gumki, z takiego silikonu. Takiego silikonu bardziej, więc ten silikon myślę, że mógłby łapać jakieś paprochy, bo jest taki właśnie
troszeczkę klejąc. Jeśli macie zwierzaka, to jakaś sierść może się tutaj przyczepić. Ta sukienka jest wykonana w 100% z wiskozy, więc jest to jej ogromny plus. Jest zapinana po całości na guziczki, ma tutaj na piersiach kieszenie. Ma też kołnierzyk, czyli taka typowa koszulowa sukienka, taka szmizjerka. No i ma pasek w talii z takiego samego materiału, jak jest reszta tej sukienki. Klamerka taka zwykła bardzo, prosta, ale trzyma się ten pasek. Na szczęście on się nie ześlizguje tutaj, więc bardzo fajnie tą talię możemy sobie podkreślić. Rękawy są delikatnie obniżone, widzicie, tutaj jest troszeczkę luzu w dekolcie, ale właśnie sobie zbieramy wszystko w talii, więc robią się te kształty. Po boku ta sukienka jest tak tutaj wycięta, więc no wygląda właśnie tak jak taka dłuższa koszula. Niestety nie ma kieszeni, mi się kieszenie bardzo przydają, lubię tak sobie po prostu mieć ręce w kieszeni, w takich sukienkach, takich luźnych na co dzień. Wygodnych, no ta niestety nie ma, ale jest bardzo ciekawa, tylko ten kolor. Nie wiem, czy ten kolor jest odpowiedni dla wszystkich. Dajcie znać, jak ja wyglądam w tym kolorze, bo sukienka w 100% zwiskowy to jest, mi się wydaje, dobry wybór. Naturalny materiał, no co prawda ona się gniecie, ale takie rzeczy się przydają, po prostu na lato jest to przyjemny materiał dla skóry, oddychający, nieparzący, więc zastanawiam się nad jej zostawieniem. Kolejna sukienka w bardzo mocnym kolorze, już taka troszeczkę bardziej elegancka, wyjściowa, ale niestety jest zrobiona ze sztucznego materiału. No ja zamawiałam sukienki, sprawdzałam te materiały, ale tu chyba coś źle przeczytałam. Ona ma w 100% poliester. Jest to poliester z recyklingu, czyli zrobiony z butelek po wodzie na przykład, więc no jakiś tam eko to jest, ale materiał dla skóry raczej nie jest fajny. Ona będzie nas niepotrzebnie pewnie grzała, możemy się w niej pocić, jeśli będzie za ciepło. Jedyną zaletą takiego materiału jest to, że ona troszeczkę mniej się gniecie niż te naturalne. No i sukienka wygląda tak, że u góry, czyli tutaj od talii, jest znowu taka jakby koszulowa, jakby to była bluzka, ma kołnierzyk, dekolt V, tutaj trzy takie złote guziczki, tak samo na rękawach te guziczki są, rękawy są dobrej długości i od talii ona tutaj przechodzi w taką jakby spódnicę ołówkową. Rozmiar jest, dla mnie ta S-ka jest bardzo dobra, ja Wam podam swoje wymiary w opisie, żebyście mogły sobie je dopasować i sprawdzić. Porównać Wasze wymiary z moimi i z tymi na stronie, które są podane dla danego rozmiaru. Sukienka ma tutaj kieszenie i są to prawdziwe kieszenie. Rzeczywiście ona ma tutaj wszyte kieszenie, także no wiecie, no telefonu ciężkiego tutaj raczej nie włożymy, pośmiesznie by to wyglądało, raczej to jest ozdoba, ale rzeczywiście te kieszenie są prawdziwe. Sukienka nie ma żadnej podszewki i te kieszenie, które ma tutaj, są na dole, są prawdziwe, ale tutaj na piersiach już ma jedynie takie zakładki imitujące kieszeń. I tak wygląda. Dajcie znać, co o niej sądzicie i jak ten kolor z kolei wygląda na mnie. Kolejna sukienka i znowu rzucający się w oczy kolor. Jednak ja lubię czerwień i tego koloru nie boję się już tak jak tych dwóch poprzednich. I mamy tutaj taką szmizjerkę o długości midi, koszulową sukienkę z długim rękawem zapinaną na guziki, z dołączonym bardzo ciekawym paskiem, takim też wyróżniającym się. Mamy tu znowu jakiś tam napis po angielsku. Podobny to jest styl do tej zielonej sukienki, która miała tutaj na rękawku też jakieś napisy. Sukienka o długości midi, czyli na 1,70 m na mój wzrost, kończy się za kolanem. Na rękawku mamy tutaj guziczek i pod spodem mamy jeszcze pasek, którym możemy sobie te rękawy podwinąć i spiąć, wtedy to będzie taki rękaw no do łokcia, takie 3/4. Ta sukienka, tak jak poprzednia, ma tutaj taką imitację kieszeni, czyli tylko takie doszyte zakładki, ale z kolei ma też kieszenie po bokach. Niestety tutaj z tej strony widzę, że ten materiał, na którym jest tutaj ta kieszeń, troszeczkę odstaje z tej lewej strony, ale może to jest kwestia właśnie ułożenia tego materiału tutaj przy pasku, bądź wyprasowania jakoś. Sukienka nie ma rozcięć po bokach. Dół prezentuje się tak, z tyłu też jest bardzo prosta,
ma kołnierzyk. Tak to wygląda. Materiał, z którego jest wykonana, jest to 100% bawełna, więc znowu bardzo dobry, fajny skład. Ok, przechodzimy do sukienek już w troszeczkę bardziej stonowanych kolorach. Takie kolory ja wybieram na co dzień. Tutaj mamy taką ciemną zieleń, taką szałwiową, troszeczkę szarawą i chłodną zieleń, ale sukienka w kroju jest bardzo podobna do tej czerwonej, do poprzedniej, czyli jest to po prostu sukienka o długości midi, koszulowa, naprawdę bardzo podobna. Takie same rozwiązanie jest tutaj z rękawkiem, czyli jest doszyty guziczek, możemy sobie ten rękaw podwinąć, jest też pasek, którym tak fajnie możemy go sobie spiąć, żeby nam się nie zsuwał. Znowu po bokach nie ma rozcięcia, po całości jest zapinana na guziki. Tutaj również mamy imitację kieszeni. Niestety nie mamy kieszeni po bokach. Ten pasek tutaj mamy doszyty. Z tyłu ona ma ściągę, czyli ten pasek po prostu wszyty. Tutaj po bokach już robi się taki normalny, możemy go sobie związać w talii. I tak się prezentuje. Odpiął mi się w międzyczasie ten guziczek, ponieważ te guziki są bardzo takie śliskie, metalowe, malutkie, a chyba otwory do guzików są troszeczkę większe, więc jak sobie tak będę chciała zrobić jaki ruch rękami, to już tutaj widzicie, dwa guziki sobie się rozpięły, dlatego też nałożyłam pod koszulkę pod spód, żeby, wiecie, nie było tutaj jakiegoś widowiskowego efektu. Trzeba by było troszeczkę zszyć te otwory na te guziki, no bo naprawdę one tak bardzo łatwo tutaj się rozchodzą, jeśli będziecie chciały wykonywać jakieś ruchy rękami. I to jest jedyny minus tej sukienki. Ona jako taki tutaj dodatek ma naszyty jakiś tam napis nad tą imitacją górnej kieszonki po lewej stronie. Materiał tej sukienki jest również dobry, bo jest to 90% wiskozy i 10% poliestru. Ostatnie dwie sukienki, jakie mam Wam do pokazania w tym filmie, udało mi się dorwać na wyprzedaży w bardzo niskich cenach. I jestem z tej sukienki bardzo, bardzo zadowolona. Ma ona taki wzór w zeberkę, do zwierzęcych wzorów no raczej mnie nie ciągnie i raczej ich unikam, ale ta zieleń połączona z czernią już do mnie o wiele bardziej przemawia. Bardzo mi się podoba ten kolor i przez to wzór jest dla mnie jak najbardziej akceptowalny. Sukienka jest zrobiona z cieniutkiego materiału i jest to 100% wiskoza. Krojem jest bardzo podobna, czyli kołnierzyk zapinana na zatrzaski tym razem, nie na guziki, tylko na zatrzaski, co jest bardzo, bardzo wygodne. Tutaj ma takie malutkie kieszonki na piersiach. No i rękawek tym razem nie jest to długi rękawek, tylko taki 3/4, no widzicie, tak się kończy tutaj w połowie przedramienia. Tutaj jest oczywiście zapinany również na zatrzask, możemy jak najbardziej sobie ten rękawek podwinąć. Niestety nie ma kieszeni, ale ma za to dołączony bardzo ładny pasek. Takie ekoskórki, cienki, czarny pasek i do niego jest też taka saszetka zapinana. Tutaj kiedyś były takie właśnie portmonetki, więc no, bardzo ciekawie to wygląda. Ja bym tutaj raczej już nic nie chowała, nie wiem, może czasami jakąś biżuterię. Tak sobie teraz myślę, jak myjemy ręce, możemy na przykład chcieć zdjąć pierścionki na chwilę, no to możemy sobie tutaj wrzucić. Także może takie zastosowanie, no teraz tak to wymyśliłam, ale wydaje mi się, że to raczej jest ozdoba niż taka praktyczna rzecz. Bardzo mi się podoba. Tą sukienkę zdecydowanie Wam polecam, bo na pewno ją sobie zostawię. I ostatnia sukienka na dzisiaj, którą również udało mi się kupić w bardzo niskiej cenie na wyprzedaży, to jest właśnie ta czarna sukienka, ale zostańcie jeszcze chwilę ze mną, bo mam Wam do pokazania taką koszulę, która ma identyczny wzór jak ta poprzednia sukienka w zewerkę, jedynie czarny kolor z sukienki jest zastąpiony białym kolorem w tej koszuli, więc ją Wam też pokażę jako bonusik do tego filmu z sukienkami. A przechodząc już do tej sukienki, to niestety nie było już rozmiaru 36, o czym Wam wspominałam na samym początku, że będzie jedna taka sukienka w rozmiarze właśnie 34. No i ona jest troszeczkę na mnie za mała. Troszeczkę w ramionach jest za ciasna. Tak samo ten rękawek. On jest tutaj właśnie do łokcia, za łokieć delikatnie.
ale z tej strony, czyli na prawej ręce, gdzie mam chyba troszeczkę szerszą prawą rękę od lewej, no tutaj jest luz, a tutaj niestety właśnie ten rękawek mi troszeczkę uciska, co byłoby widać właśnie przy zginaniu ręki. Sukienka mini ma takie jeszcze dodatkowe rozcięcia po bokach. Kieszonki mam tutaj na dekolcie, po bokach nie ma tych kieszeni. Jest bardzo cieniutkiego, ale przyjemnego, bardzo przyjemnego materiału. Jest to 100% wiskoza. Jest zapinana na malutkie czarne guziczki, schowane jeszcze tutaj za taką częścią materiału, więc tych guzików nie widać. Typowa koszulowa sukienka. Jeżeli macie troszeczkę mniejszy rozmiar ode mnie, czyli albo 32, albo 34, to zdecydowanie Wam polecam sobie zamówić tą sukienkę, bo te rozmiary mniejsze jeszcze były dostępne na stronie. I tak się prezentuje ta koszula, czyli znowu zewerka, rękawki za łokieć, zapinane na guziczki takie srebrne. Tutaj imitacja kieszeni, tak jak w tych sukienkach. Koszula jest w 100% z wiskozy, czyli taki cieniutki, bardzo przyjemny i miły dla skóry materiał. Ja ją założyłam do spodni, które pokazywałam Wam w poprzednim filmie. To są takie cygaretki z H&M-u, także zapraszam też do oglądania poprzedniego filmu. I to by było wszystko na dzisiaj. Zrobiliśmy sobie taki króciutki przegląd sukienek. Starałam się, aby były to właśnie sukienki z naturalnym składem. Chętnie bym sobie takie postanowienie właśnie zrobiła, żeby kupować już rzeczy tylko z lepszymi składami, z naturalnymi składami. Ale ta jedna sukienka, no ta pierwsza, ta czarna, ona jest niestety ze sztucznego materiału. Ale bardzo kusi. No powiedzcie, co wy o niej sądzicie? Ja nie wiem, czy miałabym okazję, żeby gdzieś w niej wyjść. No bo ten kolor czarny też nie do wszystkiego pasuje. Muszę się nad tym zastanowić. Dajcie znać, co wy byście zamówiły sobie ze sklepu Mohito. Czy lubicie kupować tam sukienki? I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!